Czyli taki jest tak jakby stożek robi, coś jakąś bańkę. Wystrzeliwuje się coś, czy nie, nic się nie zdarzy. To jest energia. Nie, jakby może powiedzieć, to jest energia, to jest organit albo energia organu. Na ten temat można poczytać w necie. Tam jest dość dużo tych materiałów. Ale to jest skuteczne, ja to po sobie widzę. Jak ja po prostu się to, jestem w domu, wszystko w porządku. Wyjadę tutaj, twarz czerwona, podniesione ciśnienie. To jest po prostu, ja tak reaguję. Państwo możecie mieć inne jakieś tam dolegliwości, w których nie zwracacie uwagi, albo wy jesteście odporni na to. Nie ma powodu. Tak, może ktoś odporny na to, albo coś innego i tak dalej, bo mogą być zupełnie inne objawy. Nie ma odpornych. Aha, w tym momencie tak, jeżeli on niżej leci, bo w ogóle chmura ta, bo to jest tak, co wam powiem tak, chmury te automatyczne, czyli te takie kondensacyjne, samolot powyżej iluś tam kilometrów, 9, 10, 11. I to jest tak zwana normalna, ona się też będzie tam gdzieś kończyć i tak dalej, krótsze i tak dalej się skończy. Natomiast te chętrali, one są spuszczane nie z 10 km. One niżej latają, 5-7. I ta armatka jednorurowa działa właśnie na te 5-7 km. Jak powiedzmy, to jest postawione na stałe tam po prostu w ogrodzie. Specjalnie tak zrobione, żeby nikogo tam nie męczyło. I jak samolot nalatuje, z pewnego części patrzę, on to, co było tutaj się rozpylało, nagle się przestaje rozpylać i dopiero się rozpyla tam. Po iluś kilometrach. I że powstaje taka dziura. I to nie tylko ja skorzystam, bo nikt nie wie, że ja to mam. Jak ja bym miał taką armatę, albo kilka armat tych sześciolufowych, to by to było na dziesiątki kilometrów. A więc to jest z mojego punktu widzenia, tylko powiedzmy z tego, co ja to stosuję, a stosuję to od paru lat, jest to skuteczne. A jak to się nazywa? Co to można kupić? Mam Hellbooster. Rzeczywiście można sposobem sześciu kryształów odpędzić i wywołać deszcz? Nie wypowiadam się. Znam ten system. Nie wypowiadam się. O co chodzi, że powiedzmy to jest taka praktyczna strona, jeżeli ktoś chce z tego korzystać, bo to ma organik, to się nazywa, więc można to poszukać i tak dalej zastosować. Ktoś jest chory, to taki od razu zdrowy czarny mare, to nic nie będzie. To wymaga trochę czasu, powiedzmy, żeby to popracowało. A jeżeli chodzi o te kwestie, jeszcze powiem z innej beczki, czyli to mamy tą kwestię taką praktyczną. Ktoś, kto nie ma Hellboostera, no bo Hellboostery to wiadomo, muszą działać w wielkości tego, nie? To mówią, że nie działa, tak? Nie, ja nic nie mówię. A dobrze, ja tylko powiem krótko, żeby pomyśleć sobie, o co mi to głównie chodzi. Ci, którzy nam to wysyłają, i to mam z pierwszej ręki, którą otrzymała ta osoba, to była zupełnie nie osoba akurat, a chociaż jest, oni wszyscy są związani tutaj, z tymi, którzy wysyłają te samoloty, mają tak zwaną tabletkę. To jest tabletka. I to pewna grupa, ja to już nie będę operował nawet ogólnymi, jest pewna grupa, która ma swoją nazwę. Ja znam tą nazwę. Jak ktoś by chciał, to mu to powiem, to nie chcę tutaj do kamer tutaj serwować. Mają to jest wielkości jaja przepiórczego. Po pół godziny organizm jest normalnie, wszystko wypróżni się, jesteś czyściutki jak łza. Zejdzie ci każda choroba. To jest normalnie cudo, jako antidotum na chmury chemiczne. Rewelacja wręcz. Zainteresowani to, co psują, to używają. Tak jest. Ci, co psują, czyli oni bardzo dobrze o tym wiedzą. Mało tego, drugi system to jest taki, też mi opowiedziano, i to właśnie też wszystko mam właśnie od osób, które są z tym związane. Drugi system w pałacu pod Paryżem. Facet ubiera specjalne skarpetki i rękawiczki i kładzie się spod piwnicy. A sypialnię w gigantycznym pałacu ma na górze. Systemy od tego, tej oczyszczania wody cuda na kiju. On po prostu następnego dnia, to jest tak samo efekt jak, i to są też ludzie, którzy no, wysyłają te chmury, te samoloty. A więc decydenci, tak tutaj pan powiedział. A więc to są takie sposoby. Natomiast my tutaj tyle, co możemy zrobić, to ja mówię kula, piłki nożne. Panie Marszale, jakby pan kilka słów jednak powiedział o tych ludziach. Co to są ci ludzie? Dobra, powiem od razu i to jak chce się wiedzieć, to się dowiecie. Chcemy znać prawdę. To nie ma sprawy. To jest grupa templariuszy.
Templariusze, ale to nie są tacy oficjalnie, tak zwana oficjalna twarz, to jest nieoficjalna twarz. I co mają na celu przez te, co mają na celu? Zabezpieczenie się przed, właśnie przed tym, a to jest produkowana na Bliskim Wschodzie w Zatoce Perskiej. Nie powiem jaki emirat, bo wiem, ale... Ale tam to jest... nas zatruwają świadomie i niszczą nas? To jest w sensie zniszczenia, czy to jest... No, Moim zdaniem to jest grupa, która stara się zabezpieczyć przed tym, ale jest w pewnym stopniu powiązana z tymi, którzy to wysyłają. Oni mają taką ideologię, że... interesuje nie te plarusze, bo rozumiem, że oni nas osłaniają. No chodzi o tych, co nas niszczą, to wysyłają te. Kto to jest? Grupa trzymająca władzę. No to są bankierzy, to są banksterzy. Jest to grupa, która trzyma cały świat. Tych rodzin jest cztery grupy iluminatów, inaczej tak to nazwać. To są banksterzy, to są bankierzy. Czy oni chcą depopulować, żebyśmy wcześniej umierali? Tak, wprowadzić nowy porządek świata. To jest ogólnie znane. To jest ogólnie znane, że oni tak, ale generalnie chcą wszystkich wykończyć. Stworzyć swoje państwo. Tak jest. Wszystkich wykończyć, powiedzmy z państw zrobić tak zwane spółki, ZOO czy tam SA. To jest kwestia szczegółów techniczna. A więc generalnie taki jest plan, żeby to po prostu, żeby tam zostało 500 milionów, 300 milionów, 100 milionów. Czyli jest najważniejsze, no, czy oni mogą te zapki zwiększać, tak? Na razie tylko próbują. Oczywiście, znaczy to jest celowe, bo ponieważ chemtrali mają wpływ na umysł, bo to jest aluminium i różne takie. I w tym momencie, jeżeli przy chmurach chemicznych odpalą harpa, no to człowiek już jest jakby namagnesowany, on już ma inną aurę elektromagnetyczną, bo chodzi o to zachwienie tej aury elektromagnetycznej, która jest w każdym człowieku. I to właśnie powoduje ta... Czy to jest grane, czyli to, tu pryskasz, a tu odpalasz. Łapiemy? Tutaj pryskasz, wdychasz i masz inną aurę elektromagnetyczną. A jak cię harpa odpalał, to, to ty już reagujesz na tę częstotliwość. Harp? Ktoś to mówił o harpie. O, co to jest harp? To są takie instalacje przesyłania energii na odległość i gdzie można nagrzać na przykład atmosferę, ocean, morze, można zrobić trzęsienie ziemi. Tak. I takie coś na odległość się robi. Tesla jak odpalił swojego harpa, on chciał energię na jakieś bezludne miejsce wsadzić, bo to jest, to się nazywa fachowo broń geotechniczna. Broń geotechniczna. Na przykład co ten Tesla chciał? To jest jeszcze taki wyciąć numer, bo badał rosyjskie mapy, gdzie tam na Syberii, jakieś pustynne miejsce, tak żeby było na Syberii i nie wiem, szerokość geograficzna była tego meteorytu tunguskiego słynnego z 1908 roku, była na szerokości geograficznej tego jego, powiedzmy, kondensatora harpowego. I on jak przyrżnął, to położył ogromne poparcie lasu. On po prostu to odpalił. To był tak zwany właśnie pierwszy element, tylko on chciał to przetestować w tej wersji, a później chciał tą energię zrobić taką, żeby można było na przykład wziąć odbiornik i na przykład wielkości jakiejś małej elektrowni i wtedy jak ta energia z tego kondensatora na tej pewnej wyspie tam na wschodnim wybrzeżu, jak on to odpali, to przyjdzie na tą elektrownię i się prąd rozejdzie. Ale na razie pierwszą po prostu wziął i przyrżnął po prostu. Nikt o tym nie wiedział. I jak przyrżnął, to położył las. Aha, to czyli działa. No bo działa. No i zadziałało. Ale później to wszystko, a to była tak zwana energia za frajer. A więc to już po prostu, no co, prąd będzie miał na za frajer, nie? Możemy samochody robić i tak dalej, ładować i tak dalej, nie? A więc ropa by poszła w podstawę. On zrobił jeden. No. Ale to i teraz jesteśmy naładowani, tego harpa odpalamy, co, jesteśmy zniszczeni, tak? Nie, jeszcze mamy wolną wolę. Jeszcze coś takiego jak wolna wola jest, ale jeżeli jesteśmy w tym momencie, jak odpalą harp, to pamiętajcie, nie tylko wy będziecie mieli depresję. Nie tylko, ale obserwujcie chmury. Czasami będą cięte jak od żyletki i tak zwałkowane. Są filmy na ten temat. Zwałkowane i tak od żyletki. Normalnie tak popatrzy, to jakby ktoś wziął kosę albo nóż i przeciął tak dokładnie od linijki. I one są takie coś, o, się tak kręcą. Co to oznacza?
że włączony jest hak, a później no, ludzie na dole mają deprechę. Deprechę mają, normalnie. To może mieć związek z tym, że na przykład w Polsce jest 7000 samobójstw. Oczywiście, no przecież kto to powiedział przed chwilą, że jak się, że nie mamy zim, to pan powiedział, nie? Że zim nie mamy, że śniegu. Tu powinno być 2 metry śniegu, jeszcze tutaj szufla, ja jazda. Tak, a tutaj hałda węgla to by 2 dni znikła. Bo trzeba by nagrzeć to pomieszczenie. A tutaj sobie wychodzisz z setelku fruj, do widzenia, nie? Na zewnątrz. A więc tu, jeżeli chodzi, tak podsumowując, powiedzmy, no takie ciekawostki są, a więc no to wszystko jest wprowadzane w życie. To nie jest takie coś, że powiedzmy... Dlaczego oficjalne media o tym nie mówią? No bo one są na smyczy, jak pies. No pies, normalnie, tego na smyczy wyprowadzamy, nie? Spółka z o.o., tak? Albo spółka z o.o., no to jest na smyczy, to tym bardziej jest na smyczy spółka z o.o. Państwo spółka z o.o. na smyczy to lepiej chodzi, niż państwo ziemskie. No i tutaj się kładzie jakby sęk walny, nie? Że po prostu my nie wiemy, że tam ktoś ma spółkę, my jesteśmy reprezentantami danej ziemi, nie? A więc tak to wygląda. Czyli państwo na smyczy bankiera to żaden problem. To nie jest problem techniczny. Spółkę zrobić, o tutaj wykład będzie zaraz tego czy tamtego, no i to wszystko hula. Dlatego my nie możemy o tym wiedzieć. Tym bardziej ja już trochę wam sprzedałem informacje o tych tabletkach, o tych numerach w piwnicach. To też są osoby, które przypadkowo się znalazły w takim gronie i funkcjonują na zasadzie, no są obok, nie są, nie, ale obok, no i dlatego mogłem to powiedzieć, przecież nie będę oferował nazwiskami, nie? Dlatego wiem, mogę sprzedać i wiem to, także ja wiem na przykład ten człowiek, który bierze te tabletki, nie choruje, nie ma przeziębienia, nie ma bólów głowy, nic. Czarny mary. A ta osoba, która tam znajoma była, no to dostała to, powiedzmy, jako taki przykład. Ona dostała to, powiedzmy, no masz tutaj, powiedzmy, tak, no z litości, bo tam ona już, można powiedzieć, schodziła. Pół godziny ptaszyna pofrunęła. Pół godziny, czy normalnie to jest antidotum, bo to jest dotum i antidotum. My dostajemy dotum, a nie mamy antidotum. A to właśnie oni mają, a drugi ubiera skarpety, rękawiczki i śpi w piwnicy. Już kończymy.